Cześć, witam wszystkich i zapraszam na ostatni odcinek z udziałem Wickelsa Wellingtona Mark II. Udało się go jakoś skończyć, więc pora na film. Ostatni etap prac nad Wellingtonem zacząłem od montażu śmigieł. Jest to stosunkowo proste, wystarczy nakleić tą dolną zaślepkę, no, zaślepka może to nie jest dobre słowo, ale jedną z części kołpaka, no i później na to nakleić sam kołpak. No, tutaj mogą się pojawić pewne problemy przy spasowaniu, ale nie są one większe niż w pozostałych częściach modelu. Generalnie wszystko pasuje do siebie całkiem przyzwoicie i jak widać mogłem przejść do następnego etapu, czyli do malowania. Najpierw nałożyłem czarny podkład, one shot, a potem odpowiednio brązową farbę na czubek kołpaka i żółtą na końcówki. Później to zamaskowałem i wszystko pomalowałem jeszcze raz na czarno, tak jak było potrzeba. Kiedyś migła były gotowe, zmontowałem koła, zestawy podwozia właściwie głównego i ogonowego. Pomalowałem rury wydechowe, najpierw taką brązową farbą, a potem takim, powtarzam się, specyfikiem Dark Rust Deposit. Bardzo ciekawa substancja, z którą muszę więc je popracować. Daje ona całkiem interesujące efekty. Śmigła powędrowały na swoje miejsce. I kiedy już się tam znalazłem, mogłem przystąpić do nałożenia kalkomanii. No z nią tutaj był pewien problem, bo jakby to powiedzieć, zdaje się być nieco przeskalowana, przynajmniej w niektórych miejscach, a może to model jest za mały, trudno powiedzieć. W każdym bądź razie podejrzewam głównie tą kokardę boczną, że o to, że jest po prostu za duża i nie mieści się dokładnie pomiędzy tymi kalkomaniami liter kodowych. No bo jakoś trzeba je później rozsuwać, tak żeby ona się tam wcisnęła pomiędzy nie. No to jednak nie powinno tak być. Natomiast same kalki są w miarę przyzwoite, choć widywałem już lepsze. Ale generalnie nakładają się bez problemu i całkiem ładnie działają z płynami do kalkomanii, choć też nie jakoś znowu tak rewelacyjnie.
No ale jakoś ujdę. Płynę do Karkomanii, w tym przypadku oczywiście był Tamiya Markfit. Tak jak zwykle przy moich modelach, tak tutaj go zastosowałem. Kiedy kalki wyschły, nałożyłem na całą powierzchnię wash bardzo mocno rozcieńczony Starship Firth z Airbrushera. Chodziło mi o to, żeby uniknąć efektu takiego strasznie brudnego samolotu z jednej strony, bo Wellingtony czasem były niesamowicie brudne, co widać na zdjęciach archiwalnych, ale z drugiej strony, żeby to zabrudzenie jakoś było widoczne, a ten specyfik jest do tego celu idealny, do właśnie imitowania tego typu zabrudzeń, zanieczyszczeń. Więc nałożyłem go, a potem, kiedy już wysechł, jeszcze wykonałem tam pewne korekty. Na koniec pociągnąłem lakier, pociągnąłem to może nie najwłaściwsze słowo tutaj znowu, ale pokryłem go lakierem bezbarwnym, matowym z Hataki. Po jeszcze kilku zabiegach był on gotowy, tak więc pora teraz na galerię końcową. Wellington udał się tak średnio. Raz, że no jest to dość taki, jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić, dość średni model w sensie zestawu. Nie jest on jakoś bardzo tutaj precyzyjny. Dwa, no miałem pewne trudności, chociażby dlatego, że ten samolot, ten model też wymaga dokładnego szpachowania, dopracowania wszystkich powierzchni. Ale ogółem udało się go dokończyć. Myślę, że jest to konstrukcja, za duże może słowo, ale że jest to model dla raczej zaawansowanych modelarzy. Osoby, które zaczynają dopiero swoją przygodę z modelarstwem, mogą sobie nie poradzić z nim. Ogółem jednak można z niego uzyskać całkiem ciekawą miniaturę, która w miarę wierny sposób oddaje kształt Wellingtona, no a dodatkowym atutem oczywiście jest to, że MPM produkuje różne wersje i często z polskimi malowaniami, w jakich te Wellingtony były eksploatowane. Ciekawym specyfikiem użytym po raz pierwszy przeze mnie przy tym modelu jest właśnie Dark Brass Deposite i myślę, że jeszcze w przyszłości dokładnie się z nim zaznajomię. Poza tym ponownie dobrze sprawdziły się nici czy też naciągi od MIGA, w tym przypadku jako linki antenowe. No i właściwie to tyle, co się tyczy Wellington. No i to już wszystko w tym odcinku. Tak zakończyła się ta seria. Wyszedł jak wyszedł, ale myślę, że z następnym modelem będzie łatwiej. Taką mam nadzieję, przynajmniej to słowo tutaj często się na tym kanale pojawia. Ale do rzeczy.
ten model będzie no już dość sporo mniejszy, choć może w sumie nie aż tak sporo mniejszy. W każdym razie będzie to maszyna z zupełnie innej epoki. Tradycji musi stać się zadość. Zatem sięgam po nią tutaj. I będzie to F-104 Starfighter od Italeri. Ciekawa maszyna, czy model będzie ciekawy, no to się przekonamy. Ostatnie modele nauczyły mnie tego, że takie większe konstrukcje, większe modele nie bardzo jeszcze nadają się do sklejania w tym warsztacie, którym teraz dysponuję, bo jest on po prostu za mały i nie mam takiego dostępu do modelu, jaki bym chciał mieć. Ale może coś jeszcze się jakoś tam kiedyś pojawi. Teraz będę sklejał trochę mniejsze modele. No to cóż, zobaczymy, jak się prezentuje Starfighter, ale to już w następnym odcinku. Tradycyjnie już dziękuję za wszystkie lajki, łapki i wszystkie subskrypcje. No i do zobaczenia, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu. Dzięki, trzymajcie się, cześć.